Drodzy Państwo, jest 21 stycznia, a skoro taka data, to oznacza, że tradycji musi stać się zadość. Zawsze tego dnia spotykaliśmy się w sali kolumnowej Księżnicy Płockiej na wernisażu wystawy Mój Płock. Wystawy, którą Księżnica Płocka organizuje wspólnie z Płockim Towarzystwem Fotograficznym. W tym roku postanowiliśmy wspólnie z prezesem, z panem Janem Drzewieckim, że pomimo wszelkich ograniczeń, pomimo tego, że nie możemy Państwa gościć w Księżnicy, ta wystawa się jednak odbędzie. Zatem bardzo serdecznie zapraszam, byście Państwo obejrzeli, mam nadzieję, że z wielką przyjemnością, zdjęcia, które wpłynęły na tegoroczną wystawę. 13 uczestników na 41. edycję wystawy Mój Płock przygotowało 25 fotografii. Państwo przekonają się, oglądając te fotografie, że one oddają właściwie to wszystko, co działo się w tym roku. I niepewność, i pewną radość, i te elementy związane z pandemią, i tę chęć takiego wolnego, swobodnego życia, jak chociażby te lecące gdzieś tam w niebo ptaki. Więc w wystawie jest to wszystko, co tak naprawdę w duszy grało w 2020 roku. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, byście z uwagą i z taką nadzieją, że oczywiście za rok spotkamy się już w sali kolumnowej i Państwo także wtedy będą mogli dołączyć do profesjonalnego jury i oddać swoje głosy na to najlepsze Państwa zdaniem zdjęcie. Zatem serdecznie zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Jestem sekretarzem Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Nazywam się Dorota Drzewiecka. Mam zaszczyt w imieniu szanownego jury, które obradowało w składzie Beata Jaszczak, Halina Płóciennik oraz Aleś Milerski, ogłosić wyniki konkursu 41. wystawy Mój Płock. Trzecie miejsce zajęła Krystyna Falkowska. Drugie miejsce przypadło Magdalenie Łuczak-Kowalewskiej. Pierwsze miejsce oraz zaszczytny tytuł czempiona jury postanowiło przyznać Krystynie Falkowskiej. Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować Książnicy Płockiej za organizację wystawy online. Natomiast Państwu dziękuję za obecność.